Dzień dobry. Zaczynamy od aktualnej sytuacji, ale już za chwilę sprawdzimy, co przyniosą najbliższe godziny i najbliższe dni. No jeśli chodzi o to, co teraz o poranku, to mgły, mgły i jeszcze raz mgły. No, zamglenia jeszcze trzeba by dopowiedzieć. Ale rzeczywiście bardzo trudne warunki na drogach. Mleko się wylało, jak to niektórzy mówią. Jeśli chodzi o opady, no to te trochę ratują sytuację, bo na zachodzie pada i tu oczywiście przy opadach mgieł nie ma. Ale na północnym wschodzie pada śnieg i tu temperatura poniżej zera, minus 2 w Białymstoku i w Olsztynie, minus 4 w Suwałkach. Gdzie w tym momencie jest najcieplej? We Wrocławiu. Tam już teraz 6 stopni. Te mgły mogą miejscami pozostać z nami nawet do godziny 9, 10. Ciśnienie będzie rosło, teraz 1010, a w ciągu dnia 1013 hektopaskali. Specjaliści twierdzą, że to jest taki komfortowy poziom ciśnienia, także no chociaż tyle, bo w ciągu dnia chmury nad Polską, do tego opady deszczu. Padać będzie na południowym zachodzie, na południu, na południowym wschodzie, w rejonie Łodzi, w Kołobrzegu, no i w Wielkopolsce, w Poznaniu także. Natomiast na północnym wschodzie bez opadów, ale tu zachmurzenie całkowite i najniższa temperatura, tu wciąż chłód, minus 1 w Suwałkach i w Białymstoku. 3-4 stopnie w głębi kraju, natomiast na południowym zachodzie około 7 stopni. Sprawdzamy, co przyniosą kolejne dni. Niedziela, więc druga połowa weekendu. No wciąż sporo chmur, ale uwaga, wszędzie zza tych chmur wygląda słońce. To dobra wiadomość, bo będą przejaśnienia. W centrum deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie deszcz, temperatura od 0 do 7 stopni. Natomiast w poniedziałek bez opadów, ale ciężkie, czarne chmury na północnym wschodzie oraz na północnym nocy. Na południowym wschodzie więcej słońca, od minus 1 do 5 stopni. We wtorek od 0 do 5 stopni, pochmurno z przejaśnieniami. Środa także przyniesie przejaśnienia, miejscami wręcz rozpogodzenia i od 2 do 5 stopni. Natomiast w czwartek chłodniej, od minus 1 do 4 stopni, ale więcej pogodnego nieba. A ciśnienie, no, do środy będzie rosło, w czwartek nieznacznie się obniży. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Dzień dobry. Poranek przywitał nas mglistą pogodą. Uwaga, bardzo trudne warunki do podróżowania. Widoczność jest bardzo ograniczona. No i te mgły nie chcą odpuścić. Mało tego, trochę ich przybywa. Bo tak, Lublin, ale i na południu, i w centrum, i w Wielkopolsce, i na północnym zachodzie mgły. Miejscami one mogą z nami zostać nawet do godziny 10. W zachodniej części kraju pada deszcz, natomiast na północnym wschodzie śnieg. I tu temperatura na poziomie minus 2 stopni w Białymstoku, ale są miejsca, gdzie chłodniej, bo minus 4 w Suwałkach. No, najcieplej we Wrocławiu, tam około 6 stopni. Wiatr w tym momencie słaby, a miejscami jest wręcz bezwietrznie. Taka sytuacja ma miejsce na północnym wschodzie. Ciśnienie dość wysokie, ono stopniowo w ciągu dnia będzie rosło. Tak nad Polską dziś będą wędrowały chmury, sporo ich będzie, ale jest szansa na przejaśnienia. Pojawią się także opady deszczu w ciągu dnia, także sprawdźmy. Po południu najwięcej rozpogodzeń nad Lubelszczyzną. Możemy liczyć na przejaśnienia, natomiast na północnym wschodzie zachmurzenie całkowite. Na zachodzie, na południowym zachodzie także niebo szczelnie zasnute chmurami. W wielu miejscach będzie padać, bo i na południu, i na południowym zachodzie, ale i rejon Poznania oraz Łodzi. W Kołobrzegu także deszcz, a temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie. Tu wciąż taka lekka, ale jednak zima, to utrzyma się również w kolejnych dniach. Tymczasem na zachodzie nawet 6-7 stopni. I rzeczywiście, patrząc na to, co przyniosą kolejne dni, to wciąż najchłodniej będzie na północnym wschodzie, najcieplej na zachodzie, tam nawet 7 stopni. W centralnej Polsce niedziela przyniesie deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie deszcz. W poniedziałek od minus 1 do 5 stopni, czarne chmury na północnym wschodzie, ale jest szansa na to, że to zachmurzenie będzie się tu rozrywać. Co dalej? Wtorek, bez opadów i od 0 do 5 stopni. Środa od 2 do 5 stopni. Ciśnienie do środy będzie rosło. W czwartek nieznacznie się obniży, ale nie zwiastuje to pogorszenia pogody. Wręcz przeciwnie. W czwartek więcej słońca, ale chłodniej, bo od minus 1 do 3-4 stopni. Na koniec sprawdzamy jakość powietrza. No i tutaj niestety żółty kolor zdominował naszą mapę. To oznacza, że nie jest dobrze. Te mgły, które tak wiszą w powietrzu, które się tak zawiesiły, to wraz z nimi także drobinki smogu. Smog będzie nam dzisiaj jeszcze towarzyszył w ciągu dnia. No dopiero jak pojawi się deszcz, to znakomicie przefiltruje nam powietrze.
To ma miejsce teraz na zachodzie, stąd tutaj, gdzie pada, jak widać, zielony kolor. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Dzień dobry. Poranek przywitał nas licznymi mgłami. One nie odpuszczają, a miejscami pozostaną z nami nawet do godziny 9:10. Natomiast w rejonie Białegostoku wciąż pada śnieg. Zresztą całe Podlasie z niską temperaturą, minus 2 stopnie, minus 4 na przykład w Suwałkach, minus 2 w Olsztynie, ale podobna temperatura w Bydgoszczy i w Toruniu, ale w Warszawie już 1, w Łodzi 3, najcieplej na południowym zachodzie, we Wrocławiu 6 stopni, na zachodzie deszczowe chmury. Generalnie zachmurzenie całkowite w całym kraju. Czy jest szansa na to, że po południu pojawią się przejaśnienia? Tak, owszem, jest na nie szansa, a na Lubelszczyźnie nawet rozpogodzenia. Natomiast deszczowe chmury z zachodu będą wędrowały w głąb kraju. Także po południu deszczy w południowej, południowo-zachodniej Polsce, ale Kołobrzeg, Poznań, Łódź tu także spodziewamy się opadów. Temperatura poniżej zera wciąż na północnym wschodzie, minus 1, w głębi kraju od 3 do 4, na południowym zachodzie nawet 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie powoli rośnie. Co dalej? Niedziela wszędzie z przejaśnieniami, ale w centrum pojawi się deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie deszcz, temperatura od 0 do 7 stopni. W poniedziałek już bez opadów i od minus 1 do 5 stopni. Pochmurno na północnym wschodzie, ale z przejaśnieniami. Co dalej? We wtorek więcej przejaśnień, trochę cieplej, bo od 0 do 5 stopni. Środa od 2 do 5. A w czwartek już chłodniej, bo od 1 do 3, 4 stopni zdecydowanie więcej pogodnego nieba. Przy naszym kolejnym spotkaniu sprawdzimy jakość powietrza, bo ta dziś od rana pozostawia naprawdę sporo do życzenia. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.